Kolejny punkt, rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opinii sprzedaży napojów alkoholowych. Szanowni Państwo, wpłynął do nas wniosek z prośbą o opinię, dlatego że odległość od przedszkola jest poniżej 50 metrów. Jest wygasająca koncesja i Wydział Spraw Społecznych, przepraszam, administracyjnych zwrócił się do nas z prośbą o naszą opinię. Miejsce, o którym będziemy mówić, pan Stanisław ma pokazane. Bo to jest Kazimierzowskie 30, tylko dokładnie. Czy ja mogę na mapie zobaczyć tak samo? Oczywiście. To już zrobimy na mapie. Ja tylko spróbuję tutaj otworzyć mapę. Znam, gdzie apteka, ponieważ ale zaraz pokażę, żeby było wszystko jasne. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, jest to osiedle Kazimierzowskie 30. Tu. To jest tu. To jest, bo to ten kompleks ma numer 30. My opiniowaliśmy tutaj, w tym miejscu, w tym rogu, gdzie były ryby. Dokładnie obok jest drugi sklep. Tutaj opiniowaliśmy chyba w tamtym roku Lewiata. W 11, przepraszam, Lewiatan wtedy żeśmy opiniowali. Także budynek numer 30. Upewniając się, czy... W roku tam to był Lewiatan. To była negatywna opinia nasza, tak? Negatywna. Wszystkie trzy były negatywne. Znaczy wszystkie trzy były negatywne. Wydaje nam zarząd dochodzi do wniosku, że jakbyśmy zmienili nasze zdanie na ten temat, nie mając jakichś solidnych argumentów, po prostu byłoby to irracjonalne. Dlatego zarząd przygotował negatywną opinię. Nie, nie, nie. To jest tak, no to nie wiem, o tym samym pan mówił. Tutaj to jest Rybny, to opiniowaliśmy poprzednio, a obok jest. Tam są dwa takie, tylko nie wiem, który. Budynek, gdzie zawsze jest z drugiej strony, od środka jest też naszego branży. Ale to nie jest chyba 30. Cały pokój jest chyba 30. Jak przeszedłem wczoraj, to tam faktycznie piwo stało na kongresu. Na ciebie się nazywało. Ale coś tam stoi. Ale opinia jest tak negatywna ze względu na to, że w tym rejonie, moim zdaniem, to mówię swoje zdanie. Jest różnica, jak jest sklepu stół, ma drugą od tyłu, a przed... Ale w czym samym rzucaniu? Od 8-5 metrów dookoła nie ma. Ale to widocznie nie spełnia tego kryterium, jeżeli zwracają się do nas, a nas tylko pytają wtedy, jeżeli nie spełnia. To jest ten sklep, czy nie? Ale wynika z tego, że w tym miejscu żaden nie powinien mieć naszej opinii pozytywnej. To jest takie nasze zdanie. Przepraszam, że tak mówię, bo tamtych sklepów jest wiele. Jak ja zapytałem, dzwoniłem do pana, to pan mi powiedział, że to nie jest ten, o którym żeśmy mówili. I przyjąłem zapewnienie, że to jest ten obóz. Ale tutaj jak słyszę, że jest jeszcze jakiś inny, to i tak nie zmienia zdania na temat naszej negatywnej opinii. Ze względu na to, że ilość alkoholu w tym miejscu sprzedawana jest, przynajmniej zdaniem zarządu, jest zbyt wiele. Aczkolwiek po naszych negatywnych opiniach wszystkie te dwa sklepy, o których żeśmy mówili, dostały przedłużenie tej koncesji, bo my jesteśmy tylko organem pomocniczym i doradczym. Tak na propos wyjaśnię. Proszę bardzo, kto jeszcze chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę, a więc zamykam dyskusję, przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że Rada Dzielnicy 16 podjęła uchwałę w sprawie opinii sprzedaży napojów alkoholowych. Jak głosowali pani przewodniczący, że pan powiedział, jak tam wyszło? 16 za, 1 przeciw i 2 wstrzymał. Dziękuję. Proszę bardzo.